Pani Jadwigo, co pani czuje, kiedy po latach ogląda pani te zdjęcia, na których jest pani sama, ale też te zdjęcia, o których wie pani, że to właśnie pani ojciec robił? No jest to na pewno przeżycie. Jest i wzruszenie, jest i dużo śmiechu z tego tytułu, bo czasem te zdjęcia były zupełnie zrobione, niepozowane przede wszystkim. Takie zresztą tata najbardziej chyba lubił właśnie niepozowane zdjęcia. I tak jak tytuł artykułu, że tata za obiektywu, czyli gdzieś tam się przyczajał i jak widział, że tam się bawimy, czy rozrabiamy, czy coś tam, to było pstryk i powstawało zdjęcie. Oglądaliśmy ostatnio z bratem i bardzo żeśmy się śmieli z wyglądu naszego domu i podwórka i spieraliśmy się, gdzie co rosło, a co to było, a czego nie było, a co to za sąsiedzi, a co to za ludzie na tym zdjęciu. No jest to przeżycie po prostu, zwłaszcza, że tak jak mówię, tata zmarł w 90 roku, więc właściwie po jego śmierci przejrzałam część zdjęć tych, które były w postaci odbitek zrobione. Natomiast wielu zdjęć w ogóle nie kojarzę, nie pamiętam nawet. Byłam albo malutką dziewczynką, albo nie było odbitek zrobionych i dlatego po prostu ich nie znam. Pani Jadwigo, a czy pani, mając taką tradycję ojcowską, również kiedyś stanęła za aparatem, próbowała w jakiś taki profesjonalny sposób te zdjęcia robić? Aparatem to może mniej, bo robiłam, powiedzmy, na tej samej zasadzie, co tak tłumaczyłam, jak tata zaczął, tak? Że teraz robimy tatę, no więc to Jagoda zrób, tak? Bo generalnie Jagoda na mnie wszyscy mówili. I owszem, robiłam zdjęcia, ale powiem szczerze, że wydawało mi się, że nie mam specjalnego oka do tego. Nie mam talentów jakichś rysowniczych, ani takich plastycznych. Nie bardzo się umiałam posługiwać światłomierzem, co nawet opisałam tu w artykule właśnie, że światłomierz to była dla mnie maszyna zupełnie nieogarniona. Pomimo, że mam zdolności techniczne raczej i z zawodu również jestem inżynierem, to ten świat nie potrafiłam jakoś przełożyć tego, co on tam pokazuje, na ustawienie aparatu. Natomiast muszę powiedzieć, że od czasu, kiedy w komórkach znalazły się aparaty automatyczne, które same sobie to wszystko ustawiają i nic już nie trzeba to już robić. To jest o wiele prostsze. Zdecydowanie. To powiem, że fotografowanie, no może nie pasją, bo to przesada, ale powoli doganiam chyba tatę w ilości zrobionych zdjęć. Przekonałam się po pierwsze, że pamięć jest ulotna i owszem, na dzisiaj wydaje się, że o, no tu piękne miejsce, fajnie, zapamiętam do końca życia. A później to już tak nie było i te chwile tak szybko lecą, a jest rzeczywiście tyle pięknych miejsc, tylu ludzi, których nawet warto w jakiś tam sposób zapamiętać i uwiecznić, że zaczęłam fotografować właśnie pierwszą komórką, która miała dość dobry aparat. No a teraz ostatnio na przykład byłam na wycieczce w Słowenii, to przywiozłam z tej wycieczki 1300 zdjęć. Zrobiłam z tego taki album, cyfrowy oczywiście, elektroniczny. Podokładałam tytułowe zdjęcia z napisami miast kolejnych, z datami i taką płytę właśnie przekazałam uczestnikom wycieczki. Więc nie do końca nie poszłam, ale no i późno i zupełnie w inny sposób, jakby bardziej taki nieprofesjonalny czy amatorski, już zupełnie amatorski. No. Bo tata mówiło się o to, że był fotografem amatorem, ale no tak. Jednak całą tą obróbkę przeprowadzał sam, wszystko, od początku, od kupienia filmu i zdjęć i
i proszku, bo to nawet nie kupował gotowych wywoływaczy czy utrwalaczy, tylko proszek i dorabiał z tego menzurkami, dolewając odpowiednie ilości wody, tam miał wagę taką, nie wiem, tam gramową jakąś, i to takie maleńkie ilości tam tego były, te odczynniki wszystkie, i do ostatniego momentu, aż do zrobienia zdjęcia mniejszego, większego, skadrowania i tak dalej, to wszystko, cały ten proces sam wykonywał. Ja natomiast tylko obstrykam to, co mi się podoba. Ale też słyszę, że jest pani taką dokumentalistką skrupulatną, bo jednak opis każdego zdjęcia. No tak, bo właśnie się przekonałam po. No to też jest ważne. Przekonałam się po tych taty zdjęciach i tych albumach, które zostały w domu, że to jest bardzo ważna rzecz. Data, nawet godzina nieraz jest istotna, ale przede wszystkim właśnie miejsca i daty, bo później też się człowiek zastanawia, a skąd to się wzięło, a co to jest, a dzisiaj technika komputerowa pozwala na to, że tworzy się foldery, w których można zamieścić również cały opis, nawet w Wordzie wpisany tekst jakiś tam dosyć długi, no ale przede wszystkim podpisy pod zdjęciami już jakiś tam ciąg chronologiczny mogą utworzyć i później jest łatwiej do tego wracać. Także tego też już mam bardzo dużo od kilku lat już właściwie, bo ja wiem, no 10 nie, chyba nie. No ale na pewno coś koło tego. Chciałbym też wrócić do tego, co pani już tutaj powiedziała, ale chciałbym wyjaśnić trochę to widzom, bo pani też ten temat poruszyła w kilku wersach w kutnowskich zeszytach. A propos pani imienia, bo tu też ciekawa historia się wiąże. Tak, no więc mieliśmy bardzo w ogóle ciekawą historię w rodzinie, ponieważ mój brat miał mieć na imię Andrzej Jan, a ponieważ został niechcący ochrzczony z wody, więc teraz ma cztery imiona jak grand hiszpański, no to potem moi rodzice stwierdzili, że ja będę miała jedno imię, już nie będzie żadnych pomyłek, i wymyślili sobie chyba tata, tak mi się wydaje, bo tak zawsze tata mnie tam najczęściej w ten sposób nazywał, wymyślili sobie Jagusię. Jagusia, Jagódka, no to co, Jagoda może, ale no to był rok 60, więc nie było takich możliwości jak teraz. Był urzędowy wykaz imion, których można było używać, których można było nadawać. Tak. Dokładnie. I zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i w Kościele były konkretne imiona i koniec, nie było mowy. Zaczęli szukać czegoś tam w pobliżu. No i cóż, no Jadwiga, tak? Jakoś takim się ta Jadwiga najbardziej wydawała bliska tej Jagodzie. Więc była Jadwiga, no tak zostałam ochrzczona, tak zostałam wpisana w dokumenty, natomiast nikt absolutnie ani w domu, ani w rodzinie nie mówił na mnie ani Jadwiga, ani już Jadzia. No i właśnie tak to funkcjonowało przez lat 7, kiedy byłam Jagusią, Jagódką. Tylko brat czasem o mnie mówił wstrętny piżok. To dlaczego? Bo miałam takie piżaste włosy, tak. Na zdjęciach to widać, tych moich z dzieciństwa. Strasznie miałam włosy nieogarnięte. I o tym, że mam na imię Jadwiga i jakie są zdrobnienia od tego imienia, no to dowiedziałam się w szkole, kiedy wychowawczyni w pierwszej klasie woła jakąś Jadzie. Ale co to za Jadzia, pani sobie myśli? No tak, no ja sobie siedzę najspokojniej w świecie. Bardzo grzeczne, posłuszne i rozgarnięte dziecko, ale siedzę i w ogóle, no przecież nie do mnie mówią. No i pani w końcu wręcz podeszła do mnie i myśląc, że jestem jakimś, no nie wiem, niegrzeczna czy arogancka czy coś tam, próbowała mnie przywołać do porządku, no ale ja jej tłumaczę, że ja nie mam na imię Jadzia. No i potem wręcz doszło do tego, że mama została wezwana do szkoły, no i mama wytłumaczyła pani nauczycielce, że nie znałam takiego zdrobnienia swojego imienia, co nie zmieniło faktu, że część osób jednak tego używała, no bo zwłaszcza jak ktoś miał w rodzinie jakąś Jadwigę i wtedy to już trudno było, ale większość koleżanek do dzisiaj tak mnie nazywa i jestem z tego bardzo zadowolona. Nawet ostatnio, kilka lat temu, pojawiła się w kalendarzu
2 lipca, chyba imieniny Jagody. Czyli wreszcie doczekała się tak, pani, doczekała. Że kalendarz też ujął pani imię. Tak, no ale to już mówię za późno na to, żeby coś zmieniać, także obchodzę imieniny w Jadwigi w październiku. No. Zawsze teraz można i w Jadwigi, i w Jagody obchodzić imieniny. No tak, jest to taki jakieś... Taki plus po tych latach, gdzie pani tą Jagodą nie mogła być. No tak, to tak jakoś może być. No.